Cześć! Widzę mistrzów, wiemy już coraz więcej. Za nami losowanie par ćwierćfinałowych, również tego, kto z kim zagra w półfinale i kto będzie gospodarzem finału, tym takim papierowym gospodarzem przynajmniej, bo ekipy z Madrytu, jak już wiemy, w tym turnieju najważniejszym w Europie nie ma. No i pogadajmy sobie może trochę o tych parach, które kuleczki były łaskawe ze sobą skojarzyć. Parą, która ma w moim odczuciu najbardziej jednoznacznego faworyta, jest ta, w której Liverpool zmierzy się z FC Porto. Liverpool w dosyć spokojny sposób ograł w Monachium Bayern i pewnie awansował do dalszej fazy, no i dostał Porto. Nie rozmawialiśmy wcześniej o meczu Bayernu z Liverpoolem. Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że podobnie jak chyba wielu z was, albo przynajmniej jak duża część mi znanych osób, zakładałem, że Bayern będzie miał jakieś szanse w tym rewanżu, że możliwe nawet, że w związku z tym, że sprawiał wrażenie, jak łapał formę strzelecką, w związku z tym, że Liverpool niespecjalnie imponująco, przynajmniej wynikami, wyglądał w swojej lidze, no zakładałem, że tutaj będzie wyrównana walka. No nic bardziej mylnego. Wychodzę z założenia, że powinno by mi być nawet nieco wstyd, bo to była różnica kilku klas. Liverpool po prostu zdewastował Bayern. No, grało im się po prostu łatwo i nic w sumie w tym dziwnego, bo ekipa Kloppa ma po prostu wyraźnie lepszych piłkarzy na w zasadzie każdej pozycji. No i awansowali też między innymi po totalnym babolu Neuera, co zawsze jest plusem. Pierwszy mecz ponownie Liverpool zagra u siebie, Porto pozbawione będzie Pepego. No i cóż, no nie widzę tutaj żadnych szans tak naprawdę dla Portugalczyków. Zakładam, że to się bardzo szybko w pierwszym spotkaniu skończy. No tutaj różnica potencjałów piłkarskich jest tak duża, że do tego ten Casillas, który no nie jest bramkarzem, który budowałby jakiekolwiek poczucie pewności dla kibiców. Wiecie, ja Porto oglądałem tylko w skrótach plus trochę szerzej w rewanżu z Romą, w momencie, w którym tam awansowali do tego ćwierćfinału. Ta drużyna sprawia wrażenie, jakby ten ćwierćfinał to było absolutne maksimum możliwości tej drużyny. Także tutaj raczej bez historii, nie ma specjalnie się nad czym rozwodzić tak naprawdę. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z Manchester United albo z Barceloną. Te dwie drużyny, te dwie wielkie firmy, bardzo zasłużone dla Europy, pierwszy mecz będą rozgrywały na Old Trafford. No i tak, wiem, że wszyscy kules, albo przynajmniej duża ich część, ma z tyłu głowy to, co się wydarzyło w ubiegłym sezonie, tę samą Romę i tak dalej. Natomiast powiem tak. Każdy kule, który ma jakieś większe obawy, boi się tego, że United jest bardzo waleczne, że w taki, a nie inny sposób wyeliminowało PS, że no i że w ogóle za tego Ole Gunnara to są dużo lepsi niż za Mourinho. Powiem tak. To jest dupochron. To jest skrajne sekuranctwo i wydaje mi się, że bycie kibicem Barcelony sprawia, że no nie przystoi po prostu bać się takiego rywala, jakim w tym momencie jest Manchester United. Powiem więcej. W moim odczuciu, pomijając te dwa mecze Juventusu z Ajaxem i Liverpoolu z Porto, o którym już wspomniałem, to Barca ma w moim odczuciu zdecydowanie najkorzystniejszą sytuację, zwłaszcza w kontekście rewanżu w domu, bo no Barcelona akurat tego swojego 12 zawodnika ma całkiem mocnego, bez porównania mocniejszego niż Real na przykład, w sensie, że trybuny są tam zaangażowane i tak dalej.
No, nie widzę tutaj żadnych szans dla podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera. Powiem więcej, wydaje mi się, że te 2-3 bramki różnicy na przestrzeni dwóch spotkań spokojnie będą. Naprawdę, nie wydaje mi się, żeby była tutaj możliwość do jakiegoś większego rozwodzenia się. Oczywiście dużo zależy od tego, jak ze zdrowiem do momentu, w którym obydwie ekipy będą się spotykały ze sobą, będzie wyglądało zdrowie Usmana Dembele, który naprawdę dużo daje podopiecznym Valverde. No w każdym razie, nawet jeżeli Francuz nie będzie w topowej formie, nie będzie w optymalnej dyspozycji fizycznej, to i tak zdecydowanie Barcelona jest w moim odczuciu faworytem, większym niż na przykład City w meczu z Tottenhamem. No właśnie, Manchester City trafił na Spurs. Koguty może i są w trochę gorszej formie, nawet nie trochę, niż Manchester United, ale odnoszę wrażenie, że raz, naprawdę się spinają na Europę, dwa, że mają po prostu lepszych piłkarzy. Piłkarzy, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tygodni, po prostu robią lepsze wrażenie i są piłkarzami, którzy no, dają takie poczucie, że duża ich część mogłaby sobie z powodzeniem poradzić w każdym, bez wyjątku, klubie na świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że ekipa Guardioli, że Manchester City jest w tym momencie naprawdę w wyśmienitej formie, prawdopodobnie najlepszej w całej Europie. Kadra jest szeroka, jedyne czego tam się powinni obawiać to chyba tylko ewentualnych urazów Fernandinho, który no niespecjalnie ma... Inaczej, ma klasowych zmienników, ale nie są to piłkarze, którzy byliby w stanie w 100% przyjąć rolę Brazylijczyka, dać tę kontrolę i balans w drugiej linii. Natomiast jeżeli tutaj się nic złego nie wydarzy, no to City jest raczej zdecydowanym faworytem i no... Okej, okay. Można mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że no, City to jest taki klub, że w kluczowym momencie w Europie, no to oni zawsze dają ciała. To jest argument, który regularnie gdzieś mi tam się przewija w takich czy innych dyskusjach. Wszystko się kiedyś kończy. Powtarzam to wielokrotnie, że kiedyś to było tak, że Hiszpanie nigdy nie byli mistrzami świata, a potem zostali mistrzami świata w tym całym RPA. Kiedyś to było tak, że nigdy ekipa spoza, inaczej, że nigdy ekipa z Europy nie wygrywała mundialu w Ameryce Południowej, a potem bum, mistrzostwa w Brazylii i Niemcy. Czyli da się, te serie to nie jest coś, co trwa wiecznie. Nie przywiązywałbym się specjalnie mocno do tego, że City w kluczowych momentach po prostu robi w gacie w Europie. Zwłaszcza, że byli już w półfinale z Realem. Akurat tak wyszło, że obydwie ekipy były w umiarkowanie dobrej formie, mówiąc delikatnie. Ale to też nie było tak, że oni zostali tam zmiażdżeni. Trochę inaczej to wyglądało w dwumeczu z Liverpoolem w ubiegłym sezonie, ale i tak mimo wszystko... No nie przywiązywałbym się tak przesadnie do tego, że City nigdy Ligi Mistrzów nie wygra. To może być... Nie wiem, jak to zabrzmi. Ten sezon. To może być ten sezon, ale w półfinale trzeba będzie się uporać z kimś z pary Juventus-Ajax. No i to jest para, która siłą rzeczy mnie osobiście z pewnych powodów interesuje najbardziej. No i nie ukrywam, że moim zdaniem Ajax nie mógł sobie wyobrazić mniej korzystnego losowania. Po prostu jest najtrudniej, jak tylko się dało. Jedyne, co mnie tutaj cieszy, to to, że obydwie drużyny mają ze sobą jakieś tam historyczne porachunki. Te porachunki to są ta wola jakiejś zemsty, chęć zemsty jest raczej po stronie Ajaxu, bo we współczesnej piłce, że tak powiem, nawet jeżeli lata 90. traktujemy jako współczesność, no to Ajaxowi z Juventusem nie szło, to jest takie nemesis. No w każdym razie lubię, jak takie spotkania mają smaczek i w związku z tym, że ten smaczek jest, no to okej, jest coś pozytywnego w tym losowaniu dla mnie, bo lubię, jak takie tło jest. Krótko mówiąc, Juventus chciałem
no nie chciałem go bardzo mocno, ale jeszcze bardziej nie chciałem Liverpoolu, bo uważałem, że byłoby porównywalnie trudno, a nie ma żadnej historii między tymi ekipami większej. No dobra, ale to okej, to jest jakieś tam moje zboczenie, powiedzmy. Natomiast co do samego losowania. Ajax trafił na ekipę, która gra wyrachowany, uporządkowany z tyłu włoski, po prostu futbol, na drużynę cierpliwą i drużynę silną fizycznie przede wszystkim. No, wszystko to, co jest kryptonitem Ajaxu tak naprawdę. Wydaje mi się, że inaczej. Pierwsza moja myśl po tym losowaniu była taka, że naprawdę super było w tej Lidze Mistrzów, tak? Przyjemnie. To była niesamowita przygoda, ale to już byłoby na tyle. No bo szanse tutaj oceniam naprawdę, mówiąc, że 10% to jestem naprawdę dużym optymistą tak naprawdę. Do tego dodajmy jeszcze, że pierwszy mecz gramy w Amsterdamie. Trzech obrońców najważniejszych Ajaxu, czyli Tagliafico, Blind i De Ligt są zagrożeni kartkami i istnieje bardzo duża szansa, że w Turynie nie zagrają, a nieobecność każdego z nich to jest potencjalna naprawdę katastrofa. Co tam jeszcze? No, patrzcie, tutaj jest taka fajna tabelka. Widać, że piłkarze Ajaxu mają dużo, dużo, dużo więcej minut w nogach. Wynika to z wielu rzeczy. Jasne, jakaś tam mniejsza chęć Erika ten Haga do rotowania. Też to, że Ajax już jest teraz w finale Pucharu Holandii. Ale przede wszystkim to, że Ajax przechodził przez 3 rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czyli ma w Europie 6 spotkań więcej od swojego włoskiego rywala. No, krótko mówiąc, tak naprawdę nic specjalnego na Ajax nie wskazuje. Jedyne pozytywne, co przychodzi mi do głowy, to to, że Juventus, taki pierwszy naprawdę imponujący z punktu widzenia całego świata mecz, zagrał dopiero w Turynie z Atletico. Nie wiem, na ile to jest zasługa tego, że Atleti było beznadziejne. Wydaje mi się, że nie można tego ignorować, patrząc zwłaszcza na to, co się ostatnio z ekipą z Madrytu dzieje w lidze. No, tym niemniej Juventus na pewno pomógł Hiszpanom. No ale okej, może to, że to był dopiero pierwszy naprawdę świetny mecz Juventusu, jest jakimś tam światełkiem w tunelu. Trochę je przygasa fakt, że sam Allegri na samym początku sezonu mówił, że dopiero w okolicach marca, wiecie, teraz, drużyna będzie w szczycie formy i dopiero wtedy zacznie się oglądanie prawdziwego Juventusu. No, cienko to wygląda. Ale z drugiej strony, no cóż, jeżeli mam wierzyć w cuda, w piękne przygody i tak dalej, no to kiedy jak nie teraz? Kiedy jak nie z tą generacją naprawdę utalentowanej młodzieży? Wiecie, wychodzę z założenia, że zdecydowana większość, może nawet wszyscy neutralni kibice, będą za Ajaxem w tym dwumeczu, bo każda edycja Ligi Mistrzów ma jakiegoś swojego czarnego konia. Wydaje mi się, że Ajax kimś takim jest w tym sezonie. I to jest taki czarny koń, którego łatwo lubić, bo te sukcesy, te dobre wyniki, nawet jeżeli można deprecjonować je patrząc na formę, w jakiej zanotowały się w starciach z Ajaxem, Bayern z Realem, no to jednak te dobre wyniki osiągane były nie jakimś tam murowaniem się, grą z kontry i tak dalej, tylko radosnym, totalnym futbolem opartym na próbach dominacji, nawet jeżeli nie zawsze było posiadanie piłki po stronie Ajaxu, ale to był zawsze przyjemny futbol z pełnym uśmiechem. No tyle tylko, że uśmiech na tych wyrachowanych Włochów i przede wszystkim na pewnego pięknego Portugalczyka, to może być po prostu za mało. No ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co można mi powiedzieć, żeby tchnąć we mnie trochę optymizmu. No nie wiem, no chyba musiałbym na Twittera zajrzeć. Robicie to, Tomek, lekko. Kurczę, piecu, nie patrzyłem tak na to z tej strony. Włoska drużyna... Takich wciągniemy. Real pokonał 2-0 u siebie Celtę Vigo. To spotkanie oczywiście nie było przesadnie istotne.
realnie bardzo już o cokolwiek gra, tylko i wyłącznie o to, żeby się nie zbłaźnić w lidze. I wszystkich zainteresowanie skierowane na Bernabeu było w związku tylko i wyłącznie z osobą Zizu, który zaliczał swój drugi debiut w roli trenera Realu. No i wygrał. Real wygrał, aczkolwiek nie było to w żaden sposób imponujące. Madryt grał to, co grał wcześniej za Zizu. Można by wręcz być nieco zszokowanym, że tak szybko Blancos wrócili do stylu opartego na dośrodkowaniach, których było naprawdę sporo. Zresztą sam Zizu był zadowolony z tego faktu, jak po meczu powiedział. Wrócił Isco, wrócił Marcelo, wrócił Keylor. Żaden z nich nie zachwycił, ale też niczego złego w sumie nie zrobił. Okej, Isco strzelił bramkę, ale musiał tę bramkę strzelić. Keylor miał w zasadzie tylko jedną sytuację, żeby móc się wykazać. Wykazał się w niej bardzo dobrze, to trzeba mu oddać. Natomiast jeżeli jeden piłkarz w tym spotkaniu mnie w jakikolwiek sposób zaskoczył, no to był to Gareth Bale. Gareth Bale, który ewidentnie odżył, albo przynajmniej odżyły w nim chęci do gry w piłkę, tak jakby chciał coś udowodnić, jakby widział, że nowy trener to jest nowa szansa. Biegał dużo więcej niż zazwyczaj, był aktywny, szukał gry, jak to się zwykło mawiać. No, spoko. Przesadnie dużo z tego może i nie wynikało, ale Waliszczyk strzelił bramkę i w kontekście pozostałych jego występów w tym sezonie myślę, że można to uznać za pozytywny mecz w jego wykonaniu. Aczkolwiek ja na niego przyszłości w Realu i tak nie widzę. Tyle tylko, że moje zdanie w tej materii niczego nie znaczy. Martwiło na pewno to, jak wyglądała w destrukcji druga linia. No, umówmy się, Celta jest w tym momencie w formie fekalnej, że tak powiem. Gównianie wygląda gra klubu m.in. Jago Aspasa, którego akurat szczęśliwie dla Realu nie było na boisku. A mimo to odbiorów w środku, czy inaczej sytuacji, w których rywal byłby w stanie przedryblować, czy w ogóle przejść przez drugą linię Realu, było tego zdecydowanie zbyt wiele. I oczywiście można to tłumaczyć tym, że nie było Casemiro i że Isco, Modric i Kroos to nie jest jakiś wyjątkowo utalentowany w temacie odbierania piłki zestaw pomocników, ale to nawet biorąc poprawkę na to, wyglądało to po prostu bardzo źle. Nie wiem, co należałoby z tym zrobić, ale zakładam, że wynika to tylko i wyłącznie z ograniczeń kadrowych, jakie Zizu miał w tym momencie. No, generalnie rzecz biorąc, no to nie sposób wyciągać jakichkolwiek wniosków po tym spotkaniu. Czy to w kontekście tego, jaki skład do końca sezonu będzie wybierał Zidane, czy w jakim kierunku ta drużyna będzie szła i tak dalej. To był dopiero pierwszy mecz. Mecz z naprawdę słabą Celtą. Ta drużyna cały czas ma problemy z kontuzjami. Ta drużyna o nic już nie walczy, także nie wiem, w zasadzie niczego nam nie powiedział ten mecz. Może poza tym, że Keylor nie jest całkowicie u Zidana skreślony, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Ajax 1-0 przegrał w Alkmaar. Ajax tylko 1-0, patrząc na przebieg spotkania, przegrał z AZ. I tak sobie myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że to, ile się gra i jak często, ile ma się minut w nogach, tak wcześniej nawiązując do tego, co mówiłem, tak, do tego Juventusu, no, że ma to wpływ na postawę zawodników. Ajax jechał do Alkmaar po tym, jak tydzień temu w środę grał, jak grał w niedzielę, potem w następną środę jak grał i teraz znowu grał w niedzielę. No to jest bardzo intensywne tempo. Tempo, którego AZ no, nie musiało prezentować, bo ich kalendarz spotkań wygląda trochę inaczej z różnych względów.
No i Ajax był dużo słabszy. Pomimo tego, że wybiegła dokładnie taka sama drużyna, co na Santiago Bernabeu. Krótko mówiąc, taka no, zdolna do pokonywania najgorszych drużyn. Pomimo to, to AZ miało dużo więcej okazji. I w barwach Ajaxu myślę, że żadnych pretensji nie można mieć tylko i wyłącznie do Onany i Tagliafico, co jest dosyć wymowne. No. Jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo, no to PSV też jeszcze czeka wyjazd do Eindhoven. PSV ma jeszcze wyjazd do Arnhem i do Tilburga, czyli potencjalnie możliwe straty punktów. Kluczowe natomiast jest to, żeby Ajax wygrał w Amsterdamie już 31 marca. Będzie tam grał z PSV i jeżeli jeden mają na coś jeszcze liczyć, to muszą koniecznie to spotkanie wygrać, bo w tym momencie jest już 5 punktów strat. Klepniętych zostało kilka zmian w zasadach gry w piłkę nożną i od nowego sezonu pojawi się kilka nowości. Taki profil na Twitterze Arbiter Cafe, bardzo polecam. Uznał, że kilka z nich nam je opisze. Ja przedstawię tylko trzy z nich. Więcej znajdziecie w internecie albo po prostu na koncie Arbiter Cafe właśnie. Rzut sędziowski odgwizdywany będzie po tym, jak piłka dotknie sędziego i wpadnie do bramki. Dostanie się w posiadanie drużyny przeciwnej albo da początek korzystnemu atakowi. Nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek spotkałem się z sytuacją, że przez to, że piłka odbiła się od sędziego, padła bramka, ale już z czymś takim, że mamy jakiś tam atak, piłka odbija się od sędziego i ten atak jest przerywany, bo drużyna przeciwna dostaje piłkę i nawet bramka z tego czasami pada. No to już kilka takich sytuacji kojarzę. Bardzo, bardzo korzystna, bardzo dobra zmiana. Zmiana wręcz oczywista. Jak kilka innych nowinek regulaminowych, jestem trochę zaskoczony, że wcześniej nie miało to zastosowania. Zawodnicy drużyny atakującej nie będą mogli znajdować się bliżej niż metr od muru obronnego, jeśli w tym murze znajduje się trzech lub więcej zawodników drużyny broniącej. Złamanie tego przepisu skutkować będzie rzutem wolnym pośrednim. No i bardzo dobrze. Nie przepadam za tymi wszystkimi przepychankami w murze, tymi tam kuksańcami i tak dalej. Sędzia musi to kontrolować, patrzeć, czy jest tam faul, czy nie, czy ktoś kogoś, nie wiem, pociął żyletką, czy coś takiego. To była tylko i wyłącznie strata czasu, także dla mnie na plus. Bramkarz będzie mógł zachować piłkę, jeśli skiksuje przy próbie zwolnienia piłki z rąk, po podaniu do współpartnera przy próbie wybicia piłki nie trafi w nią nogą. I to jest zmiana, która naprawdę mi się nie podoba. No bo w gruncie rzeczy popełnienie błędu technicznego sprawia, że tam drużyna broniąca w tym konkretnym wypadku dostanie jakąś tam drugą szansę. Jest w uprzywilejowanej pozycji. Piłka nożna bardzo często nazywana jest grą błędów i to nie bez powodu. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego w ten sposób powinno się przepisy zmienić. No, tak się zmienią, trudno. Jestem przekonany, że będzie cała masa sytuacji, które będą wywoływały dosyć poważne wątpliwości, czy on się na pewno machnął, czy o co chodzi. Ja się tylko martwię, że idąc w tę stronę niedługo stanie się coś takiego, że przestaną być uznawane bramki samobójcze, bo to też jest przecież błąd drużyny broniącej. No nie podoba mi się to po prostu. Real Madryt i FC Porto doszły do porozumienia w sprawie transferu Edera Milito, który pozostanie związany z klubem przez 6 następnych sezonów do 30 czerwca 2025 roku. 21-latek zostaje pierwszym wzmocnieniem w drugiej erze Zizu i dołączy latem do drużyny. Hiszpańskie media informowały, że ta operacja ma kosztować Blancos około 50 milionów euro. Mówiłem o tym ostatnio, mówił też o tym w swoim materiale Tomasz Ćwiąkała.
Perez dosyć, z dosyć dużym rozmachem działa. Próbuje gdzieś tak jakby zatuszować to, co się wydarzyło w lidze, czy w Lidze Mistrzów, czy w Pucharze Króla. No i zasypujemy, jest zasypywanko kibiców wiadomościami ekscytującymi, pozytywnymi. No i jedną z takich wiadomości ma być transfer nowego obrońcy. Co ja sądzę o tym transferze? No, przede wszystkim sądzę, że to jest z całą pewnością koniec Jesusa. Jezus Maria, on się znowu połamał w Vallejo w Realu Madryt. Hiszpan z całą pewnością zostanie wyekspediowany poza granicę klubu. I bardzo dobrze, no bo wiecie, ja nie jestem fanem takich rezerwowych obrońców, czy w ogóle jakichkolwiek rezerwowych piłkarzy, którzy większość czasu nie są zdrowi, no bo to się mija w ogóle z celem, tak? Ja też jestem przekonany, że nawet jeżeli w Katalonii szanowany jest w taki czy inny sposób Thomas Vermaelen, no to jednak zajmuje on miejsce, tak? Komuś, kto byłby w stanie regularnie wspomagać defensywę, jeżeli jest taka potrzeba. Co do samego piłkarza, no to widziałem go tylko i wyłącznie w tym rewanżu z Romą w Lidze Mistrzów. Nie zrobił tam na mnie zbyt dużego wrażenia, zbyt pozytywnego, no ale grał na tej prawej obronie, na której niby też potrafi się prezentować, ale nie jest to jego naturalna pozycja. Poza tym to jest tylko jeden mecz, także nie zamierzam pochopnych wniosków wyciągać. No i jeżeli koleś jest regularnie wybierany do tam jakiejś 11 Ligi Portugalskiej, no to coś potrafi najprawdopodobniej. Jeżeli Real był skłonny 50 baniek za niego wywalić po tym, jak sezon temu kosztował 7 czy tam 8,5, w zależności od doniesień, no to też zrobił to z jakiegoś powodu. Także w kontekście tego, że Ramos nie jest teraz młodszy, w kontekście tego, że nie mamy pojęcia, co się będzie działo z formą Varana w przyszłym sezonie, no bo w tym przemilczmy to. No i też w kontekście tego, że Nacho zaliczył dosyć też konkretny zjazd w tym sezonie, pasowałoby mieć jednak kogoś nowego w obronie. Ten cały Militão to jest też o tyle dobra rzecz, że jestem przekonany, że jeżeli on przez pół sezonu nie będzie przesadnie regularnie grał, to nie będzie żadnego płaczu, nawet jeżeli był dosyć drogi, bo to nie jest jakiś nie wiadomo jaki gwiazdor i nie wiadomo jakiego hype'u wokół niego nie ma, żeby był z tym jakiś problem. 50 milionów euro? Najdroższy obrońca w historii Realu, ale z drugiej strony rynek tak galopuje, że nie jest to kwota, która by mnie jakoś przesadnie szokowała. Ufam, że to jest dobry pomysł akurat tego piłkarza zatrudnić. Agent Nicolasa Tagliafico zaoferował usługi jego piłkarza Barcelonie. Katalończycy szukają wprawdzie kogoś na ławkę za Albę w razie potrzeby, ale nie są w tym momencie zainteresowani argentyńskim obrońcą. Nico, nie idź tam, po co? Alba dopiero co skończy 30 lat w tym sezonie, to tak naprawdę nie jesteś aż taki młodszy. Jesteś zbyt dobrym piłkarzem, żeby się tam pakować. Takie były moje pierwsze myśli w temacie tego. Tych tutaj rewelacji. No i tak sobie myślę, że no sam piłkarz, trudno mi uwierzyć, żeby tak ambitny koleś jak Tagliafico, żeby chciał iść do Barcelony, wiedząc co tam się dzieje, no bo uważam go za kapitalnego piłkarza, ale no Alba to jest wybitny lewy obrońca, Tagliafico kimś takim raczej nigdy nie będzie. No i jest kilka opcji, w związku z którymi mogła się ta informacja pojawić. Może chodzi o to, że agent Argentyńczyka ciśnie, czy pompuje balonik zainteresowania, żeby podbić cenę za swojego piłkarza, a co za tym idzie w dalszej perspektywie też wyższą pensję dla swojego klienta. Albo dziennikarze jakąś kaczkę puścili, no bo hej, Barcelona szuka kogoś na lewą obronę, będzie mieć De Jonga, także tam się znają i w ogóle. Może o to chodzi, ale no nie ma sensu większego w moim odczuciu ten transfer i nie będzie miał miejsca, jestem przekonany.
No może nawet coś głupiego zrobię, jeżeli ten transfer jednak nastąpi, ale jeszcze nie wymyśliłem, jaki by to mógł być zakład. Mariusz Moński, czyli chyba najbardziej ogarnięta na polskim Twitterze osoba w kontekście holenderskiej piłki, jest też facetem, który interesuje się ogólnie piłką Beneluxu, czyli Liga Belgijska też jest jak najbardziej w kręgu jego zainteresowań. W związku z tym zdarza mu się też wypowiadać na temat Sapinto i pamiętacie, co Sapinto powiedział odnośnie tego, że jego drużyna zdobyła więcej punktów niż rok temu Legia. No to skoro trener Sapinto porównuje punkty zdobyte w tym sezonie do tych zdobytych w poprzednim, to i ja tak zrobię. Standard Liège po 29 kolejkach. Sezon 17-18 pod wodzą Sapinto 41 punktów. Sezon 18-19 pod wodzą Pridoma 50 punktów. Dla mnie tweet tygodnia. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, że nie ma co przytarczyć takich liczb będąc trenerem, bo okej, tamten Standard zdobył Puchar Belgii, poza tym w późniejszej fazie sezonu wyglądał naprawdę dobrze. Ale znowu, Legia sezon temu też zdobyła Puchar Polski i tak dalej, także przeznaczenie takich punktów jest po prostu śmieszne. A krótko mówiąc, Portugalczyk w Legii cieszę się, że jest, bo jest wesoło. Artur Bugaj, czyli były piłkarz Pogoni, pod filmem, który dotyczy incydentu z Cafu z Legii, napisał coś takiego. Przez kilkanaście lat grania w różnych klubach mogę śmiało stwierdzić, że ze wszystkich piłkarzy czarnoskórzy są największymi rasistami. Jadą na farmazonie, że stale ktoś ich obraża. Hashtag homofobia? Nie zamierzam się kłócić z Arturem Bugajem. Bardzo możliwe, że to, co napisał, jest prawdą, że w jego karierze faktycznie czarnoskórzy piłkarze ogrywali do znudzenia tę talię rasistowską i tak dalej. Spoko, to jest... Nie zamierzam się z tym kłócić. Możliwe, że faktycznie takie doświadczenie miał. Ale hashtag homofobia? Kolejny już raz spotykam się z czymś takim, że osoba regularnie komentująca publicznie, Twitter jest publicznym miejscem w końcu, piłkę nożną totalnie źle się posługuje jakimś słowem, które w miarę mądrze brzmi. I wiecie, nawiązuję oczywiście do Tomasza Hajty i hipokryzji. Powiem tak. Nie róbmy tak. Nie róbmy tak, bo ludzie bardzo mocno interesujący się piłką nożną i tak w takim ogóle społeczeństwa postrzegani są jako albo infantylne, albo po prostu niezbyt błyskotliwe osoby. I takie wypowiedzi, i takie, wiecie, takie chłopko roztropkowe, nie twierdzę, że Artur Buga jest chłopkiem roztropkiem. Natomiast sprawiające wrażenie chłopka roztropkowego pokazania, że ja też potrafię się mądrze wypowiadać i używać uniwersyteckich słów i tak dalej. No tylko się błaźni w zasadzie całą społeczność zgromadzoną wokół tego wspaniałego sportu, jakim bez wątpienia jest piłka nożna. Lepiej się wypowiadać prosto, a jak się używa takich wyjątkowo błyskotliwych słów, no to mieć pewność, że zarobi się to dobrze. Jeżeli z kolei, kochany widzu, masz wątpliwości dotyczące tego, czy aby twój wokabularz nie jest taki nazbyt skromny, to zalecam regularnie oglądać mnie, ponieważ myślę, że na polskim YouTubie piłkarskim nie ma większego erudyty ode mnie. Niech mi ktoś tutaj zarzuci, że to nie jest prawda. Najnowsze wieści w temacie poszukiwania przez Arsenal dyrektora sportowego. Monchi wraca do Sevilli i w związku z tym Mark Overmars podobno jest bardzo chętny, żeby wrócić do północnego Londynu. Co do samych wieści, nie za bardzo zamierzam się do nich odnosić, natomiast pod tym tweetem pana Charlesa Wattsa pojawiło się mnóstwo odpowiedzi i zakładam, że spora z nich była całkiem na serio, że niech przywiezie ze sobą De Ligta. Matthijsa De Ligta do Arsenalu.
Ja Arsenalowi życzę jak najlepiej. Niech zdobywają trofea, niech grają piękną piłkę, niech będą w Europie i tak dalej. Natomiast dawno nie uderzył mnie po ryjcu aż takie masowe w gruncie rzeczy oderwanie od rzeczywistości. No nie. Myślę, że Matthijs de Ligt nigdy nie zagra w Arsenalu. Że jeżeli Arsenal dojdzie do momentu, w którym będzie na tyle dużym klubem, że mógłby, czy wróci do tej swojej wielkości, żeby najlepszych piłkarzy na świecie, a takim bez wątpienia będzie de Ligt, do siebie sprowadzać, no to de Ligt już będzie w jakiejś Barcelonie czy w innym Juve i będzie niewykupywalny. Co się dzieje z tym internetem, naprawdę? De Ligt w Arsenalu. Jeśli Real nie sięgnie po Eriksena w letnim okienku, uznam to za sabotaż. Mi też się tak wydaje. Wydaje mi się, że jeżeli tylko będzie choćby cień szansy na sprowadzenie Duńczyka, to Real powinien to zrobić. I to z kilku względów. Po pierwsze, piłkarze tej klasy są generalnie na rynku niedostępni. Eriksenowi zostanie teraz rok kontraktu. Zakładam, że dobre relacje między Realem a Tottenhamem sprawią, że no, będzie możliwa jakaś transakcja. Najlepiej z wykorzystaniem Garetha Bale'a. Także no, to jest tak zwany no-brainer. Natomiast można się zastanawiać nad kilkoma rzeczami. Wiele osób twierdzi, i to nie jest całkiem z czapy twierdzenie, tutaj kolegę Milczara na przykład pozdrawiam, to tylko piłka nożna, taka grupa na Facebooku polecam, że to jest dziesiątka, że Real dziesiątkami nie gra, gra skrzydłami i tak dalej. Jeżeli dodamy do tego, że trenerem znowu jest Zizou, który na przykład takiego Hamesa to niespecjalnie chciał, no to się pojawiają pewne wątpliwości. Natomiast tak jak ja na to patrzę, no to doskonale pamiętam Eriksena chociażby z Ajaxu i nie zapomniał rzeczy, których się w Amsterdamie nauczył. I w Amsterdamie bardzo często, bardzo, bardzo często grał na lewym skrzydle i wyglądał tam naprawdę dobrze. Na tyle dobrze, że jestem przekonany, że zakładając koszulkę Realu, również na tej pozycji mógłby coś bardzo konkretnego dać. Po drugie, nie widzę też powodu, dla którego nie mógłby być tym piłkarzem, który mógłby w nie tak dalekiej perspektywie zastąpić coraz starszego Luka Modricia. Jasne, Eriksen nie jest aż takim pracowitym piłkarzem jak Modric, ale wychodzę z założenia, że Madryt powinien się nie tylko Eriksenem w drugiej linii wzmocnić, że Toni Kroos możliwe, że sobie gdzieś tam powędruje w świat. Myślę, że nie można tego wykluczyć. Także może w ten sposób? No ja dla Eriksena, dla piłkarza tej jakości miejsce w Realu jak najbardziej widzę. Zwłaszcza, że tej jakości piłkarzy po takiej cenie to zbyt wielu w Europie nie ma. Powiem więcej, oczywiście Belki jest bardziej medialnym nazwiskiem, natomiast jeżeli ja bym został postawiony przed perspektywą albo Hazard, albo Eriksen, to bez cienia wątpliwości wybrałbym Duńczyka. A wy? Z każdym kolejnym materiałem zauważam skok jakościowy. Oby tak dalej. Bardzo się cieszę, że to zauważasz. Bardzo się staram. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do moich wszystkich mediów społecznościowych. Generalnie do opisu tego filmu. Tam są superanckie linki, które zajrzeć by należało. Kadra grania. Myślę, że przed meczami i po meczach naszej reprezentacji zrobimy sobie trochę live'ów, a akurat będę miał możliwość, także zapraszam. Dzięki za uwagę. Cześć. Dziękuję za wsparcie moim patronom. Jeżeli chciałbyś dołączyć do tego czcigodnego, zacnego i fantastycznego grona, to zajrzyj do opisu. Znajdziesz tam linka do mojego profilu na Patronite.